Witam Was w kolejnym filmie. Zanim Wam opowiem, co dzisiaj będę robił, chwila dla sponsora. Ten film jest sponsorowany przez firmę Revolution Race i w związku z tym mam dla Was kolejny kod rabatowy. Tym razem to jest kod rabatowy na 10%, ale aktualnie trwa wyprzedaż, letnia wyprzedaż na stronie Revolution Race. Większość przedmiotów jest przecenionych, to są przeceny od 20 do 40%. Ten mój kod rabatowy sumuje się z tymi przecenami, także możecie mieć rabat nawet do 50% na wybrane produkty. Kod jest aktywny do 30 czerwca, także jeśli chcieliście zakupić odzież tej firmy, no to teraz jest prawdopodobnie najlepszy moment. Link do strony i kod rabatowy oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. No i skoro mamy już reklamę za sobą, to możemy przejść do meritum dzisiejszego filmu. Dzisiaj jestem w miejscu, w którym biwakowałem już wielokrotnie i mój plan na dzisiaj to jest rozpoczęcie budowy w pewnym sensie stałego obozu. Nie będzie to żadna stała konstrukcja, nie będzie to żaden większy szałas, który postawię tutaj na stałe, dlatego że w sumie jestem przeciwnikiem takich konstrukcji. Nie do końca jest to zgodne z filozofią Leave No Trace. Jeśli stawiamy taką stałą konstrukcję, to ona po prostu zostaje w tym lesie i narusza niejako to środowisko, do którego przyszliśmy biwakować. Natomiast ja chcę przygotować sobie usprawnienia obozowe, które będą łatwe do rozebrania i do schowania w lesie tak, żeby nie rzucały się w oczy. W tym obozie będę chciał na pewno przygotować takie solidne łóżko traperskie, przygotować materiały do budowy ekranu do ogniska, jakiś duży trójnóg, który ułatwi gotowanie i organizację kuchni obozowej. Także dzisiaj na pewno zacznę od budowy tego łóżka i będę chciał to zrobić właśnie w taki sposób, żeby po spędzonej nocy, po biwakowaniu w tym miejscu, można to łóżko łatwo rozmontować i te elementy ukryć w taki sposób, żeby następnym razem można było je bardzo szybko przywrócić do swojej funkcji. Także to jest plan na dzisiaj. No i podstawowa zasada, która będzie towarzyszyła mojej budowie, to będzie to, żeby korzystać wyłącznie z martwego materiału. Tu, gdzie się znajduję, od kilku tygodni padał deszcz. Towarzyszyły temu silne wiatry, wichury. Także mam tutaj bardzo dużo przewróconych drzew. Spokojnie poradzę sobie, wykorzystując ten materiał. Nie będę musiał żadnej żyjącej rośliny do tego celu wykorzystywać. Żeby wykonać moje zadanie sprawnie, mam ze sobą solidną siekierkę i całkiem dużą piłę. To na pewno przyspieszy moje prace. No i wybrałem miejsce, które jest otoczone młodymi drzewami, tak żeby to miejsce było dosyć bezpieczne. Zjawiska pogodowe mamy coraz bardziej gwałtowne. Zdecydowanie zaletą tego mojego obozu będzie to, że on nie będzie stale związany z gruntem, więc w razie czego będzie można te wszystkie konstrukcje, które będę tutaj stopniowo przygotowywał, będzie je można po prostu przesuwać. Thank you.
Zasadnicza praca została wykonana. Komfort biwakowania natychmiast wzrasta, jeśli tylko możemy usiąść ponad ziemią. Zostały mi jeszcze dwie te dłuższe belki, także wykorzystam je do podniesienia całej konstrukcji. Te belki tutaj oczywiście dosyć dokładnie oczyściłem, usunąłem wszystkie gałązki, ostre fragmenty. Jeszcze pewnie będzie tu trzeba jakieś poprawki wykonać. Natomiast tutaj tych gałęzi wystających, tych końcówek nie będę usuwał. To pozwoli zakotwiczyć lepiej, ustabilizować lepiej te belki w ziemi. Także teraz już tylko muszę wybrać konkretne miejsce, rozłożyć tarpa, rozłożyć to łóżko, ustawić to łóżko w odpowiednim miejscu, no i zakotwiczyć je tak, żeby ta konstrukcja była stabilna.
całą konstrukcję stabilizuję takimi prostymi kołkami. Z jednej strony kołek jest zaostrzony, żeby łatwo wchodził w ziemię, a z drugiej strony krawędzie są lekko ścięte, po to, żeby ten kołek tak łatwo się nie rozwarstwiał w trakcie wbijania w ziemię. No i konstrukcja gotowa. Gdybym tutaj planował dłuższe biwakowanie, gdybym chciał tutaj spędzić kilka dni, to wtedy można by to łóżko uzupełnić o gałązki świerkowe. Te gałązki trochę wyrównałyby nierówności między belkami i zapewniłyby trochę więcej wygody. Natomiast ja będę tutaj nocował tylko jedną noc, więc po prostu na to łóżko położę mój materac. Taka konstrukcja ma kilka zalet. Dużo wygodniej się biwakuje, kiedy możemy siedzieć wyraźnie ponad ziemią. To po pierwsze. Po drugie, na takim podniesionym łóżku na pewno będzie nam towarzyszyło mniej insektów. No i po trzecie, gdyby przyszła jakaś ulewa albo jeśli będziemy biwakowali w deszczu, to nie musimy się przejmować tym, że grunt, na którym biwakujemy, będzie podmywany przez wodę deszczową. Jesteśmy zdecydowanie ponad gruntem, możemy cały ekwipunek zabezpieczyć na tym łóżku. Oczywiście na jednorazowe biwakowanie robienie takiej konstrukcji nie ma za bardzo sensu. To jest miejsce, w które ja będę wracał regularnie, będę tutaj biwakował pewnie przez całą jesień, przez całą zimę, także wszystkie te elementy będę mógł sobie tutaj schować i po prostu będę je wielokrotnie wykorzystywał. Jestem przekonany, że w tym starym sosnowym pniu znajdę sporo drewna żywicznego. Z pozyskiwaniem rozpałki z takich drzew jest tylko taki problem, że potrzebujemy solidnego narzędzia, żeby się dobrać do tego drzewa żywicznego. Najlepiej spisze się siekierka. Jak nie mamy siekierki, no to przynajmniej solidny nóż, który pozwoli rozłupać takie kawałki drewna. Zobaczymy, czy coś tu się znajdzie. Zdecydowanie kolor mówi sam za siebie. Drzewo jest nasączone żywicą.
Na kolację chcę sobie przygotować grzanki, więc muszę sobie skonstruować taki improwizowany ruszt. No i do tego wykorzystam właśnie taką gałązkę. Lekko ją podgrzeję nad ogniem, żeby nabrała sprężystości. I spróbuję tutaj zapleść taki niewielki róż, na którym będę mógł podgrzać chleb. Powoli będę rozkładał mój zestaw do spania. Jako że mamy lato, jest ciepło, owady w szczytowej aktywności, to mam moskitierę. Materac dmuchany położę na tej cienkiej karimacie po to, żeby chronić go przed jakimiś ewentualnymi drzazgami, których nie usunąłem. Śpiwór letni, skarpetki na zmianę do spania, poduszka, bielizna do spania. Ta bielizna jest o tyle ciekawa, że ma wbudowany komin i wbudowany kaptur. Ja zawsze śpię, bez względu na porę roku, w bafie i w czapce, a korzystając z tej bielizny będę mógł zrezygnować z tych dwóch elementów. Ja już mam wszystko gotowe do snu. Posiedzę jeszcze przy ognisku, poczekam, aż się ognisko wypali. No a z Wami zobaczę się jutro.
Obóz rozłożony, zakamuflowany, wszystkie elementy, z których złożyłem to łóżko, pochowałem w lesie tak, że mam nadzieję, będę mógł je wykorzystywać wielokrotnie. Dziękuję, że spędziliście kolejny biwak ze mną, no i zapraszam na kolejne przygody w terenie. Do zobaczenia następnym razem.